www.radiownet.pl. Media prawdziwie publiczne. Gdzie jesteśmy? W Radiu Wnet. Tak, Klub Wnet i rozpoczynamy naszą działalność telewizyjną i ona będzie wyglądała tak, jak powinna wyglądać, czyli co? Zaczynamy? Dzień dobry. Jesteśmy na żywo, czekamy na rozpoczęcie tego programu. Dzień dobry Państwu. Bardzo się cieszymy, że Państwo znaleźli chwilę i przybyli do nas na ulicę Koszykową 8. Czekamy teraz, jesteśmy w międzyczasie i czekamy na początek programu. To jest nietypowe oczekiwanie, chociaż on się już rozpoczął. Ewa Stankiewicz. I Krzysztof Skowroński. O czym będziemy rozmawiać? Będziemy rozmawiać o tobie, droga Ewo. Ja będę ci zadawał bardzo poważne pytania, a ty będziesz niepoważnie na nie odpowiadać albo poważnie. No, o sobie tak trudno niepoważnie, no ale dobra. Jesteśmy prawie gotowi do tego, żeby rozpocząć. I ten cykl ma nazwę? Tak, ten cykl ma nazwę Klub O. I dzisiaj o? Jest Klub O. O, jak super. O dziennikarstwie i dzisiaj o Ewie Stankiewicz, ale generalnie rzecz biorąc będą zapraszani tutaj ci, którzy mają coś wspólnego z mediami na początek. Media. Ludzie mediów. Mam nadzieję, że to nie będzie Klub Zero, bo ludzie mediów kojarzą mi się średnio bardzo, ale to rozumiem, że ci ludzie mediów niezależni. Będziemy dawać świadectwo o sobie i być może zasłużymy na to, żeby nazwa klubu była Klub Zero. Mam nadzieję, że nie. Mateusz Dzieduszycki, Razem TV i Radio Wnet. Chcemy stworzyć telewizję. To jest będzie pierwszy program telewizyjny nadany na żywo, więc ma ten element improwizacji. Właśnie jesteśmy w tym momencie improwizacji i muszę powiedzieć, że jesteśmy, tak, ja jeszcze nie jestem dziennikarzem, ale już nie jestem człowiekiem, a ty... Jak kto? A ty właśnie, jak się czujesz, tak? Nie, dziennikarz to jest, jak zaczynasz program, no to wiesz, co masz zrobić, tak? Jak nie zaczynasz programu, to jesteś, kim jesteś, a jest jakaś taka różnica w napięciu wewnętrznym, a jak jesteś i cię nie ma, to kim jesteś wtedy? Ja się bardzo źle czuję, jak coś jest tak, wszystko tak przewidziane, od początku do końca trzeba wypełnić jakieś ramy. Dziennikarz to jest ktoś, kto raczej składnie mówi, i nawet jak za bardzo nie ma nic do powiedzenia, to może długo mówić i nikt się na tym nie pozna, że akurat, nie wiem, jest jakaś wpadka, czy trzeba właśnie tutaj zapełnić antenę. Ja w tym kontekście, w tym sensie nie jestem dziennikarzem ani takim profesjonalistą. Po prostu... Ja bardziej to życie tak jakoś się potoczyło. No to zaczynamy.